Jestem z narodu, w którym od blisko 100 lat każda książka wychodzi za późno, a każdy czyn za wcześnie. To jedno, poprawiwszy, można zbawić naród. Fajna myśl, ciekawa myśl. Jestem ciekaw, ilu z Państwa wie, kto to powiedział. Nasz czwarty wieszcz. Cyprian Kamil Norwid. Z nim w Polsce to jak jest z Jamesem. Wszyscy lubią się powoływać, a niewielu czyta. Cyprian Kamil Norwid, osoba nietuzinkowa, wyjątkowy człowiek, patriota, Polak, tak jak powiedziałem wcześniej, czwarty wieszcz. Nie odkryję prawdy, twierdząc, że nikt nie lubi słuchać prawdy. Cyprian Kamil Norwid odszedł tak, jak odszedł, bo nie chciano jego słuchać, bo to, co mówił, było niepopularne. Tyczyło zbyt nas osobiście, dotykało naszych słabości, naszych mankamentów, a nie chcieliśmy tego słuchać. Bo to nie my, to oni. A prawda jest taka, że za wszystkim stoimy my sami. Z naszymi wyborami albo z brakiem naszych wyborów. I najczęściej sprowadza się do tego, że dokonujemy wyborów nie zawsze trafnych. Cyprian Kamil Norwid jest wyborem trafnym. Znany z cudownej ponadczasowej poezji, mniej znany z publicystyki. Chciałbym dzisiaj zachęcić wszystkich, byście sięgnęli po myśli o Polsce i Polakach Cypriana Kamila Norwida. Tym bardziej, że jest nie tyle wróżem, co wieszczem, ale człowiekiem, który to, co mówił, o czym pisał, jest ciągle aktualny. A bardzo aktualny w chwili obecnej. Sięgnijcie po Cypriana Kamila Norwida. Wizo czytam.